O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest. A i uciekł, widzicie? O! Jest! Masakra. Cześć, witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing. 5 stycznia i moja pierwsza wyprawa w Strągowo. Wczoraj bardzo obfite opady deszczu. Może troszeczkę wody przybyło, bo wiem, że są niskie stany na rzece i bardzo kryształowa, czysta woda była. Mocno wieje i to na pewno nie jest pozytyw, ale mam kilka godzin spacerowania, bo już mamy po godzinie 9. Może zanim dojdę nad wodę, to pochwalę się wam, że sezon rozpoczynam wędką Toshido Pro 2.45 3.14 CW, serią dedykowaną moim nazwiskiem, no i nowym kołowrotkiem, takim średniobudżetowym kołowrotkiem Taktika. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, czy dobrze mi się na niego będzie łowiło. Plecionka cienka 008, seredynowa Phantom Prime. No i do tego wiadomo, przypon z żyłki, tym razem 0,243 Vanden Eddy. No i teraz mam klasyczny obiektyw, nazwijmy to, od GoPro, ale jakby się mu pokazało słoneczko, jak będzie czysta woda, to spróbuję założyć filtr polaryzacyjny, obiektyw z filtrem. Mam nadzieję, że zda to świetnie egzamin na wodzie pstrągowej. W tych takich, no, dobrych warunkach, świetnych, będę się tego wszystkiego uczył. Będę to testował i będę patrzył, kiedy go warto założyć. A myślę, że dzięki temu... mam bagno. Myślę, że dzięki temu wy będziecie mogli też lepiej patrzeć na to, co jest pod wodą. Zdyszałem się już, ale takie to jest to wędkowanie pstrągowe, że trochę kilometrów trzeba przejść i trochę kalorii trzeba spalić. I to też jest świetne i to też ma swój urok, klimat, i tak naprawdę już nie mogę się doczekać pierwszego rzutu. Patrzcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już nad samą wodą. Jestem już nad wodą. Pięknie, cisza, spokój, bagienka koło mnie. Założyłem okulary i nie jest źle w tych okularach. Więc zaryzykuję i założę filtr polaryzacyjny wam na jako obiektyw i zobaczymy, jak to wygląda. Szykuję sprzęt i już widzimy się, jak łowię i rzucam. Zaczynam nietypowo. Wobler MC Mirosław Chudziński, tak jak na troci widzieliście, dostałem dwa w prezencie, bardzo dziękuję, pstrągowe. Dostałem jeszcze kilka innych woblerków, na pewno na innych filmach je wam pokażę. Zobaczymy płytki, tu jest mała woda, zobaczymy, czy pływa, czy tonie, jak pracuje, czy go zostawię na trochę dłużej. Krótki rzut, żebym zobaczył, o co chodzi. Pływa. Agresywnie chodzi. Ale mięciutko. Gdzie go płytko poprowadzić? O, nawet bym powiedział, że fajnie. Od razu startuje. To też ważne. Dobry, płyciutki, fajny woblerek. Bagienko. No, w takiego pstrążka, leciutko, jasno-złotego. No to hop, już tak typowo. Można szarpnąć. Mam nadzieję, że przez ten filtr polaryzacyjny widzicie, co się dzieje z woblerem. Może spod nóg będzie jakieś wyjście.
nie wiem, czy te ryby chcą tak na szybko z prądem, ale było niedawno 15 stopni. Co prawda teraz się już zrobiło dzisiaj 6. Była chyba noc już jedna przymrozkowa i raz tam koło jedynki. Ale myślę, że aż takie całkiem one zmrożone nie są. Kowroteczek fajnie, miękko chodzi, głośny hamulec, ale równy. Tylko, że ciężko się zrzuca kabłąk. Znaczy ciężko, tak jak większość kowrotków. Ja się przyzwyczaiłem do harami, gdzie ten zrzut kabłąka jest praktycznie bezsiłowy. On sam, jak delikatnie dotniemy korbki, on pięknie sam zrzuca. I to jest bardzo ważne przy tych pstrągach, ale też być może się troszkę wyrobi, albo to takie też moje pierwsze odczucie. Ale żółty celniutkie, wenteczka pięknie chodzi i powiem wam, że te 3,14, jak ktoś lubi lighta, oczywiście będzie mógł zejść sobie na 2,10, ale te 3,14 do takich właśnie woblerków, obrotówek, różnego rodzaju blaszek, jakoś tam potem spróbujemy librą, myślę, że da radę, te 2,45 to jest fajny długi patyk. Taki patyk pozwalający właśnie troszeczkę po większych rzekach pochodzić, troszeczkę połowić w dół z prądem, gdzieś ominąć tą burtę. Taki bardzo uniwersalny patyk. Nie ma w takim dołku ryby? Albo nie chce na tak szybkiego. Pierwsze miejsce zaliczone, idę dalej i czekajcie na rybę. Zakładam złotego drifta, bo tu mi śmierdzi dużym pstrągiem, a jak dobrze wiecie, drifta lubią duże pstrągi. I pamiętajcie, przy Martinie i przy drifcie ściągamy to oczko z przodu, lepiej tańczą, lepiej chodzą, to tak na marginesie. Widzicie, jak on lusterkuje? Oj, udał się mi ten wobler. Oj, udał. Przysyłacie mi masę zdjęć z pięknymi pstrągami. W tym sezonie już nawet kolega mi przysłał, mówi, że podał właśnie z prądem tego złotego, takiego samczura 45 centów, pięknego z rynny. O, patrzcie, 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 jest. A i uciekł. Widzieliście? Widzieliście? Mówię, nie chciał do innego woblera wyjść, nie był to duży pstrąg, ale do takiego twitcha driftowego. Cały pobudzony był, za krótko było, brakowało ruchu. Taka trzydziecha była. Ale mówię, no ten wobler potrafi z prądem i pod prąd i po łuku cuda robić. Ale on był cały taki poddenerwowany ten pstrąg. Chyba mnie zobaczył i chyba się wypłoszył. Ale widzieliście, jak wyszedł? Po chwili do niego wyszedł na łachę. Mam nadzieję, że właśnie dzięki filtrowi polaryzacyjnemu to widzieliście. A tam jest zaczep. I po miejscówce. Może jeszcze nie spalone. Jakby ktoś się pytał, to ja to sam sobie odlałem i zwykły drut z kwasówki. Polecam. Dobra waga właśnie, żeby nie obciążać kija pstrągowego. Nie ważyłem tego. Może jak będę pamiętał, w domu wam zważę, ale tak sobie to wymyśliłem. Taki opływowy kształt i sprawdza to się rewelacyjnie. No a widzicie, jak chodzi pod prąd i w miejscu. Piękne kolebanie.
Jest. Kurde. Był, wyskoczył, wytrząsnął. Tak myślałem, zobaczcie, fajne drzewo. Tu może nawet duże siedzieć, ale jak żeruje, to widzicie tą półkę jasną? Z niej schodzi fajnie woda. I tam był, taka też 30. Kurde, no mogły być dwa. A nie ma żadnego. I na drifta. Fajnie uderzył. Zapiął się, wyskoczył i wytrząsnął. Ale podaje, dlatego że w takich miejscach niekoniecznie teraz w styczniu może być jeden pstrąg. Może być ich kilka. Oj, złociszek, złociszek. No, fajnie zaamortyzowało wszystko, aż się dziwię, że spadło. Kurde! Co tu się dzieje? Dobra ryba była, po cztery dychy. Ze zwału wyskoczyła. No normalne branie, zobaczcie, kotwy VMC bardzo mocne. No co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bardzo agresywne branie i trzecia ryba. Ale widzieliście jak skaczą? Od razu, w powietrze. Znaczy trzecia, no trzeci kontakt, a druga ryba już w holu, bo ta pierwsza pukła. I to była naprawdę dobra ryba, taka pod cztery dychy, gruba. Widzieliście na jakiej łasze stał? Nie można takich łach w styczniu omijać. Aby trochę drzewa, aby trochę cienia. No i dobre branie czułem, że wyskoczyło. Na razie nie myślę zmienić woblera, bo widać, że im pasuje ten złoty, no bo oczywiście może i w innego by biły, no ale po co ja mam kombinować i szukać, skoro praktycznie w połowie miejscówek, które teraz obłowiłem, miałem kontakt, bo co ja zakręt przeszedłem jeden i drugi. Tak naprawdę esę przeszedłem, co drugi dołek się odezwał, to naprawdę ciekawą rybą. Dzień mi się wydaje, że jest dobry. Jest woda lekko trącona dla mnie, bo tu potrafi być kryształowa, więc jest fajna woda. Nie jest za wysoka, no ale wszędzie teraz są te wody niskie. Teraz zaczął padać deszcz, jest ciemno. Przez to podejrzewam, że może za dużo nie widzicie na tym filtrze polaryzacyjnym. Ale co tu się dzieje z tym holem? Ryby zwariowane, nie jak w styczniu. Nikt mi nie powie, że są jakieś słabe, jakieś potarłowe, jakieś, nie wiem, za chude, jak to się nieraz mówi, jak skarpety z nóg zdjęte. Nie, 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 nie. To była gruba ryba, ta druga tutaj teraz, co spadła z tego drzewka małego na wędce. I to była gruba ryba, ja ją już zobaczyłem. Zwariowane skaczą ryby, które nie mają kondycji, nie skaczą, pstrągi skaczą tak naprawdę koło kwietnia dopiero, bardziej latem, więc jestem w szoku, że one tak od razu wychodzą w powietrze i od razu dostają impetu. Kurde. Słuchajcie, kolejne agresywne branie. Zobaczcie, tarlisko. Jest jeden placek, drugi piękny żwirek, czysty. Widocznie tu się tarły. I mówię, zrobię ten piach, bo na takim piachu lubią wyjść, lubią pożerować. Szczególnie jak jest ten wewnętrzny zakręt, spokojny. I miałem targnięcie. Pierwsze podanie miałem targnięcie. Co tu się dzisiaj dzieje? Że im trochę brakuje, nie wiem, czy zmienić przynętę. Słuchajcie, taki numer zapomniałem, bo przed chwilą dogiąłem tylną kotwicę. Pamiętacie, miałem tam zaczep i dogiąłem tylną kotwicę. Była rozgięta po tym zaczepie, amatorka, nie spojrzałem na to. I kto wie, czy te ryby wszystkie nie spadły, dlatego to, o czym wam mówiłem, że dziubały za koniuszek, wpinały się za tylną kotwicę, ale ona była cała rozgięta na grotach. I miały prawo wtedy te ryby spaść. No amatorka taka mi się tu trafiła.
Pamiętajcie po zaczepie sprawdzić kotwicę. No ja już jestem wręcz kurde przekonany, że to mogło mieć przyczynę, no bo przecież jeżeli one się na środkową nie zapięły, tylko dziubły i na tylną, a ona była rozgięta, no to jak ja je mogłem wyholować, jak ona mogła się dobrze wbić? Więc takie moje niedopatrzenie i zepsucie tak naprawdę tych późniejszych rybek, oprócz tej pierwszej, no bo ta pierwsza dziubła nie wpięła się, ale to po tej pierwszej zaczepiłem i potem te wszystkie ryby, które wyskoczyły i spadły, no miały prawo spaść na taką rozgiętą kotwicę na grotach. No mówi się trudno. Widocznie tak miało być. I czekam cały czas na swojego pierwszego pstrąga sezonu 2023. No i jest pierwsza mała ryba, nie spadła od razu, więc tą chyba wyjmę. No i tak jak widzieliście, no w końcu dogięłem też te kotwice, no ale o, taka pierwsza, no tego się nie spodziewałem. No też za tylną kotwiczkę. Szybciutko ją tu odhaczymy. O. No i już nic tego nie zmieni. Mój pierwszy potoczek. Może szybką fotkę mu zrobimy. I na tak dużą sznętę, zobaczcie, na drifta. Poszedł. Jest pierwszy. Było branko. Było branko. Zobaczcie, z prawie stojącej wody. Stanąłem kawałek dalej, po to, żeby nie spłoszyć. Coś tam mi się zakręciło teraz na szczytówce. Możemy jeszcze tutaj podać, bo to może być inna ryba. Krótkie, agresywne puknięcie. No coś im brakuje. Coś im brakuje. Panie. No i to też jest strągowanie. Co prawda rybki się chyba wypłoszą, ale jakoś trzeba przejść tą skarpę. Przed chwilę librą robiłem. Nie nagrałem wam tego. Żółciutką, nic się nie wydarzyło. I z powrotem chyba wracam do drifta. Chociaż już w głowie mam pewne pomysły. Dobrze mi się nie mówi, bo jest płytka woda. Na łachy nie ma problemu z głębokością prowadzenia. A my tu kolców mamy pełno. Kolec na kolcu. Patrzcie to. O co tu chodzi? Tak mnie kręci, żeby wrócić do klasycznego woblera, ale dobrze mi się nie łowi. W tych troszkę głębszych miejscach na długim dyszlu się łapie wodę, a nie ma problemu z płciznami. Umęczyłem się. Coś chyba zaraz wymyślimy. Tu może być już wszystko spłoszone. Ale jak gdzieś pod kołeczkiem stoi, to może mnie nie widział. Podać trzeba. A się umęczyła.
Jest, 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 jest. O, nie widzicie? Teraz nie spadają te ryby z tą kotwicą. I to już jest fajny, miarowy pstrąg. Ale się pochwaliłem. Ale przedwzielsko. Pochwaliłem się, że nie spadają. Trochę na siłę go pociągnąłem. Sorki, amatorka. Na siłę go pociągnąłem przez te ziela, ale zobaczcie, założyłem, obłowiłem to, założyłem drifta, takiego przerobionego przeze mnie. Ma dodane na środkowej kotwicy trochę ołowiu. Przez to lekko tonie. I można go fajnie wprowadzić w dołek. I ja właśnie go wprowadziłem w dołek. I to była taka dobra 35. Troszeczkę tutaj hamulec podkręciłem, ale dlatego nie wysnuwał. Może delikatnie go popuszczę i tak troszeczkę go forsownie, już byłem pewny, przez te ziela przeciągnąłem i myślę, że mu wyrwałem tą kotwicę. Oczywiście bez zadziorek. Z zadziora może by nie spadła, a bez zadziorek wykręcił sobie, no ale to co, no zobaczcie, kolejna ryba. Tak naprawdę chyba już się pogubiłem, ale piąta. Fajna, 35. Skuszona na drifcika, takiego puszczonego w dołku. Ja czekam na tego wielkiego. Tego wielkiego na pewno będę, jak już weźmie, holował bardzo ostrożnie na tych rybach takich do 40 cm. Może źle to zabrzmi, ale mi aż tak nie zależy, żeby je wyholować i powiedzmy sobie sfotografować. O, hop. Wleweczka. Ale tu jest. Tu, tu jest dobre miejsce, jeszcze kawałeczek niżej. O, ogonek się pokazał, ale małe ryby zabrałem. Znowu puknął. Malutki, malutki, ty tu nie bierz. Podamy troszkę niżej. Tam powinien być większy. To też jest taka przynęta trochę selektywna. Te małe ryby mogą w nią bić, no bo i tak biją. Ale nie wszystkie. Jakbym na małego poblerka łowił. No, zostaw. Znowu puknął. Ale na pewno jak zobaczy ją duży, to z chęcią weźmie na małą. Też biorą, ale myślę, że taka selektywna przynęta właśnie, żeby złowić dobrą rybę. Na pewno nie za mała. Nie wiem, czy widzieliście błysk, ale zobaczcie, z jakiej płcizny. Jeszcze raz podamy trochę niżej. Z samej płcizny wyszedł. Nie wiem, jaka rybka, może i miarowa. A, już teraz było takie mikro dotknięcie tego. Się opatrzył. Nie chce mi się dłużej siedzieć nad taką rybą, bo można by było jej odpuścić. Ale żeby to była taka 40, to może jej odpuścił. No, i widzicie, i już nic. Ale to jest taka koło miary ryba, więc szkoda czasu, idziemy dalej, ale zaczęło lać. No, warunki ciężkie, bo przez ten deszcz też za dużo nie widać. Ale też mnie ryby nie widzą.
O, zobaczcie to. Tak się wrąbałem. O. Oj. O. Błotko. Albo bardziej w bagno. Puszczę. O. Udało się wyjść. Trzeba obejść. Postanowiłem coś zjeść. Więc jest kanapka i jest herbatka. Wszystko w kamizelce sobie przechowuję. Bardzo pakowna, kiedyś wam o nich powiem. Bardzo wygodne kamizelki. Jest zimno, zrobiło się zimno. Jak widzieliście, cały czas mokro, ciemno, deszczowo. Wymieniłem obiektyw na klasyczny. Zdjąłem polaryzacyjny. Zobaczymy, jaka będzie też różnica. Ale naprawdę zrobiło się ciemno, że w okularach prawie nic nie widać. No co, zjem. Chwilę odsapnę, idę dalej. Jeszcze mi zostało, myślę, że z godzina półtorej łowienia. Przed chwilą poszły gałęzie. Wiatr szaleje. I co chwilę coś wpada do wody. To też nie jest dobry znak. Coś tym rybom brakuje. Ale może uda się jeszcze coś złowić. Może jeszcze coś się wydarzy. Może wyjedzie jakaś pierwsza konkretna ryba tego sezonu. Jem, piję, ubieram się i lecę dalej na wodę, więc patrzcie, czy coś się jeszcze wydarzyło i zobaczcie, jak to tu szaleje. Leci. Wszystko leci. To nie jest dobry dzień. Piękny, piękny zakręcik. Naprawdę można tu, tam i jeszcze tam postawić, myślę, rybę. Piaseczek, rynna podmyta pod brzegiem. Założyłem klasycznego woblera, ale powiem wam, że boję się. To, co się dzieje nade mną, to jest jakiś dramat. Co chwilę lecą wielkie gałęzie. I nie wiem, czy się nie wycofać, żeby nie było tak, że dostanę w głowę czymś. Słyszycie to? Jest po prostu jakaś masakra, to co się dzieje. Masakra. Masakra. Oj, wróciłem do złotego, pierwsze miejsce. I taki malutki, widzicie, znowu strążek. O, taki malutki. Hop, uciekaj. I tak zamierzam chyba jednak wrócić do domku. Dopiero co zjadłem. Zrobiłem tak naprawdę ten zakręt i to zwalisko, także dwa miejsca. I tak się zastanawiam, czy jest sens w tym wietrze tutaj łowić. Jest duże ryzyko, że coś może spaść na mnie. Nie wiem, jak tam samochód. Więc chyba tym ostatnim malutkim pstrążkiem skończę to wędkowanie i wyruszę do domu. O! Bagno. Zobaczcie, gdzieś tam się coś przyhaczyło. Tak jeszcze nie wyciągałem strąga. Oj. Już miałem iść do domu, mówię, jeszcze może jedno miejsce. Oj. Piękne kropki, ale malutki. Wstrążek. Ale wziął ten. Ten to wziął w kotwicę środkową. Także trzeba wziąć szczypce delikatnie. O.
ale że bez zadziorki to szybciutko. I co? Jest. Piękny. Uciekaj. Tak złotego, widzicie, założyłem na koniec dwa miejsca i dwie rybki, nieduże. Chyba ten złoty jednak dobrze tu na nie działa. To może jeszcze spróbujemy rzucić tam trochę w tą głębszą wodę. O. Słuchajcie, no jednak zdrowy rozsądek wygrał. Postanowiłem zakończyć te wędkowanie, mimo że jak zmieniłem na złotego, to znowu zaczęło się coś dziać, bo bardzo szybko dwie malutkie rybki, ale dwie, plus tam jakieś branko. W dwóch miejscach tak naprawdę. No ale myślę, że te spadające konary, krzaki do wody po pierwsze spłoszą te duże ryby, a po drugie no tyle tego zaczęło lecieć i tak mocno zaczęło wiać, że mogłem dostać takim czymś w głowę, więc nie chodzi o tą godzinę łowienia. Postanowiłem odpuścić, postanowiłem zakończyć tą moją pierwszą wyprawę pstrągową poniekąd udaną, no bo trzy rybki do ręki, troszeczkę peszek na początku, być może ta kotwica miała jakąś winę, miarowe ryby spadły, ale były na wędce, no ta jedna troszeczkę za agresywnie przeze mnie poholowana, taka dobra 35, już pod nogami praktycznie spadła, bo brałem ją w tych trawach tak na siłę. Mogła być doholowana do ręki, ale fajnie, fajnie, że jest życie w rzece. Myślę, że rzeka wam się podobała. Prześliczna rzeka, ja już byłem spragniony też zobaczyć taką małą pstrągową rzeczkę, powpuszczać tego woblera, poczuć jego migotanie, więc to dzisiaj spełniłem. Naładowałem baterie, piękne klimaty, piękna rzeka, piękne kolorowe pstrągi, troszkę do ręki, troszkę w wodzie. Ważne, że są, że żyją. Następnym razem może je wyciągnę, także myślę, że taki film wam też się podobał. Oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i naduszenia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnego filmu.